W minioną sobotę z okazji 20-lecia zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 na ulicy Przemysłowej w Kępnie odwiedzili absolwenci, młodzież, mieszkańcy miasta oraz przyjaciele. Był to czas wspomnień i miłej atmosfery. Już od godziny 10 placówkę licznie zaczęli odwiedzać goście. Do ich dyspozycji oddano budynek szkoły wraz z jego całym zapleczem. Zainteresowani mogli więc zwiedzać pracownie szkolne, zapoznać się z kierunkami kształcenia oraz historią szkoły. A jest ona bogata. Zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 przez te minione 20 lat zmienił się nie do poznania. Z byłego budynku biurowca przekształcił się w wiodącą, świetnie wyposażoną szkołę zawodową w regionie z najlepszym zapleczem sportowym. Zapraszaliśmy wszystkich chętnych i też odwiedziło nas bardzo dużo chętnych, uczestniczących także w wielu atrakcjach, zarówno tych młodych uczestników, jak i bardzo poważnych, i tych, którzy w innym czasie nie mieli możliwości korzystania czy też odwiedzenia naszej szkoły. W sobotnie przedpołudnie placówka przygotowała dla swoich gości wiele atrakcji. Młodzież przedstawiła spektakl słowno-muzyczny przedstawiający zabawnie historię szkoły. Odbył się pokaz makijażu oraz przeprowadzono metamorfozy kobiet. Ta część cieszyła się sporym zainteresowaniem. Wybrano Miss Metamorfozy, która zebrała najwięcej oklasków. Przeprowadzono też konkurs sprawny w zawodzie. Najwięcej punktów i jednocześnie pierwsze miejsce zdobyła w nim Weronika Kołaczek. Na kolejnych znaleźli się Kacper Kołaczek oraz Małgorzata Warzecka, a nagrodę ufundowała Rada Rodziców. W szkolnej hali sportowej rozegrany został mecz piłki nożnej, absolwenci kontra obecni uczniowie szkoły. W międzyczasie zaproszeni goście skorzystać mogli z degustacji potraw przygotowanych przez pracownię gastronomiczną. Przygoda kulinarna przebiegała pod hasłem „Jem zdrowo, ale nie nudno”. Na zakończenie spotkania w murach zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 wszyscy poczęstowani zostali urodzinowym tortem. Oficjalne podsumowanie 20-lecia szkoły odbędzie się już w najbliższy czwartek w Centrum Kształcenia Ustawicznego.